My jesteśmy szef kampanii piwowarskiej, czyli dawne browar Dailidy w Białymstoku, który ma taki problem, bo używa do chłodzenia amoniaku, bardzo toksycznego gazu do produkcji. I zobaczcie, niedaleko są budynki Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i na szczęście teraz nic się tu nie dzieje, jest pusto, ale tam dalej, w tamtym kierunku jest technikum, zespół szkół rolniczych w Białymstoku, są inne zakłady pracy niedaleko i są też bloki socjalne na ulicy Borsuczej, bodajże, czy nie pamiętam jak ta ulica się nazywa, ale chodzi o to, że to jest najbardziej niebezpieczny zakład w Białymstoku z tym amoniakiem. W przypadku rozszczelnienia tej instalacji w promieniu, no chyba tam ponad kilometra, praktycznie wszyscy ludzie pewnie by zginęli. Bardzo toksyczny gaz. I to jest właśnie taki przykład, bo oni mogli stosować inne technologie, bardziej bezpieczne dla środowiska, ale oczywiście tego nie robią, bo tak jest taniej. Produkują ten swój chłam, czyli piwo. Na opakowaniach znajdziecie taki zwrot, że jest to piwo produkowane, kiedyś tak przynajmniej było, piwo produkowane na wodach, na wodzie z okolicy Puszczy Białowieskiej. Przypominam, że Puszcza Białowieska jest jakieś 80 km od tego miejsca, także pojęcie okolicy bardzo się marketingowo wydłużyło. Nie wiem, czy biorą stąd wodę, pewnie biorą wodę z wodociągów normalnie z białostockich, chociaż tutaj mają stawiki, do których zresztą wędrują żaby z tamtego lasu, o tym w innym filmie, które były rozjeżdżane. No i tak to wygląda. Polecam żyć szczęśliwie, żebyście nie musieli się upijać. Takie życie, wydaje mi się, będzie weselsze. I nie wierzcie też po prostu tej reklamie, że piwo Żubr, ekologia, ochrona środowiska, jedna wielka ściema ekologiczna, zagrożenie dla ludzi, dla bezpieczeństwa ludzi, niszczenie środowiska, bo w browar przecież wszystkie te swoje produkty obecnie rozwozi chociażby tirami, a jest taka kampania piękna Tiry na Tory. Kiedyś mieli nawet linię kolejową, którą zlikwidowano, więc niewiele ma to wspólnego, chociaż zobaczcie, chwalą się opiekun i sponsor Białowieskiego Parku Narodowego. Opiekun i sponsor. W jakiej wysokości oni finansują działania Białowieskiego Parku Narodowego? W znikomej. A ten napis wskazuje, że gdyby nie kompania piwowarska, browar Dailidy, no nie wiem, bez opiekuna i sponsora Białowieski Park Narodowy chyba przestałby istnieć. Z tego tak wynika, no bo skoro są opiekunem i sponsorem,